pierwsza małopolska wieś, laureatem drugiego miejsca zostało sołectwo Rudawa w gminie Zabierzów. Nagrodę w kwocie 45 tysięcy złotych odbierze pan Jan Surówka, radny gminy Zabierzów oraz pan Marcin Cieślak, sołtys wsi Rudawa. Gratulujemy i zapraszamy. Dziękuję panu marszałkowi, zarządowi województwa małopolskiego, że my możemy ten konkurs realizować. Bardzo dziękuję wszystkim członkom komisji, którzy zasiadali, wybierali tych najlepszych. To nie jest proste tak naprawdę, bo wszystkie zgłoszenia, które zostały przesłane do województwa małopolskiego, wymagają dużej uwagi, ale wszystkim wszystkie małopolskie sołectwa są bardzo piękne. Dla nas każda rodzina, która zamieszkuje jakiekolwiek miejsce na terytorium naszego województwa jest tak samo ważna. Czy to będzie rodzina zamieszkująca w miejscowości pana radnego Stanisława Boszczenicy, czy to będzie rodzina zamieszkująca na ulicy Floriańskiej w Krakowie i tak dalej, i tak dalej. Każda rodzina jest tak samo ważna. Dzisiaj państwo tutaj obecni w strojach regionalnych, tradycyjnych pokazują, że sołectwa mają bardzo dużą wartość kulturalną. I to nie mówią sami mieszkańcy naszego województwa, ale przede wszystkim turyści, którzy przyjeżdżają do Małopolski i mówią nam wprost, że Małopolska jest bardzo pięknym regionem, nie tylko wizualnie, jeżeli chodzi o walory te krajobrazowe, ale również stroje regionalne są bardzo barwne i piękne. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję i do zobaczenia za rok. Dziękuję bardzo.